Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj pan redaktor Wojciech Jakubik z portalu Business Alert. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Gaz płynie przez Baltic Pipe. W sobotę właśnie dzisiaj ruszył import gazu przez gazociąg Baltic Pipe. Gazociąg, których wielu wątpiło. Niestety wielu wątpiło, bo dopiero za trzecim razem ten projekt doszedł do skutku. Gdybyśmy go mieli na początku XXI wieku, bylibyśmy w całkiem innej sytuacji, moglibyśmy porzucić gaz rosyjski dużo wcześniej, a ci, którzy przekonywali, że gaz rosyjski jest wspaniały, tani, łatwo dostępny i dlatego warto z niego korzystać, teraz bardzo boleśnie przekonują się, szczególnie w Niemczech, o tym, że najważniejsze są bezpieczne dostawy, czyli zróżnicowane z różnych kierunków, no i nie z takich kierunków, na których nie można polegać, które są źródłem nacisków politycznych, nie z Rosji. Widzimy to dziś bardzo dobrze, bo można sobie żartować, że gaz rosyjski jest w tej chwili najtańszy w historii w Polsce, ponieważ nic nie kosztuje, ponieważ nie dociera w ogóle do Polski, bo Rosjanie zerwali kontrakt jamalski, ten, do którego niektórzy w polskiej polityce przez dziesiątki lat przekonywali, że to jest sprawa żelazna, niepodważalna, źródło naszego bezpieczeństwa. No nie, jeżeli Rosjanie chcieli, a chcieli w maju 2022 roku, przerwali te dostawy w ramach podsycania kryzysu energetycznego w całej Europie. Gazociąg jest inwestycją wspólną, ale z kim właściwie otworzyliśmy tego typu gazociąg? To jest przedsięwzięcie ponadnarodowe i nie tylko Polsce będzie służyć. Gazociąg ma przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych w obu kierunkach. Ciągnie się z szelfu norweskiego, gdzie są złoża. Jest wpięty w gazociąg europejski Europipe 2. Stamtąd dostarcza gaz norweski, czy to z wydobycia własnego PGNiG-u, czy to z kontraktów, które tam zostały lub zostaną jeszcze podpisane, przez Danię do Polski. Dania może też odbierać ten gaz, Dania może wysyłać gaz z własnych złóż. Jedna z umów PGNiG-u dotyczy właśnie złóż duńskich Tyra, które będą dostępne w połowie 2023 roku i stamtąd też można ten gaz czerpać. W przyszłości można sobie wyobrazić dostawy biogazu, czyli gazu wytwarzanego w rolnictwie, na przykład z Danii do Polski. Można sobie wyobrazić nawet transport wodoru, więc to jest dużo więcej niż tylko odpowiedź na zagrożenie rosyjskie, ale to jest jego fundamentalne uzasadnienie. Gazociąg Baltic Pipe w połączeniu z terminalem LNG w Świnoujściu, z kolejną infrastrukturą łączącą nas z sąsiadami, czy też być może pływającym terminalem w Zatoce Gdańskiej, dadzą nam całkowitą niezależność od gazu rosyjskiego. Nie musząc sprowadzać ani metra sześciennego z tamtego kierunku, nie musimy się w ogóle oglądać na politykę Kremla, tak jak to do niedawna robili Niemcy. W końcu się obudzili niestety z ręką w nocniku. I jak dalej niestety robią Węgrzy, którzy są całkowicie zależni od gazu rosyjskiego, a jednak w zamian za tę podległość nie dostali taniego gazu, tak samo jak my przeżywają kryzys energetyczny. Jaka jest właściwie wartość tego projektu i kto za niego zapłacił? Cały system gazociągu Baltic Pipe, czyli nie tylko sam gazociąg między Danią a Polską, ale też wpinka do Norwegii i gazociągi lądowe w Polsce, to jest łączny koszt 1,6 miliarda euro. I z tego prawie połowa została zapewniona ze środków europejskich. Warto to podkreślać, że to jest nasz wspólny europejski projekt, był wspierany przez Komisję Europejską i tak samo jak terminal LNG w Świnoujściu, prawie połowa kosztów została sfinansowana ze środków unijnych. I to oczywiście dlatego, że służy nie tylko Polsce, ale całej Europie. W rozmowie w radiu RMF FM Piotr Mickiewicz, komandor rezerwy marynarki wojennej, powiedział w czwartek jeszcze, 29 września, że Rosjanie mogą kiedyś próbować wysadzić ten gazociąg. Rosjanie mogą próbować wysadzić wiele rzeczy w Europie, ponieważ tuż za miedzą toczy się wojna, która może się rozlać na NATO i może się zamienić w trzecią wojnę światową, więc wiele sobie musimy wyobrażać w tym momencie. Na szczęście mamy tę świadomość w NATO już od dawna. Warto przypomnieć, że szczyt NATO w Warszawie skończył się komunikatem, w którym jeden z punktów miał odniesienie do bezpieczeństwa szlaków dostaw surowców. Brałem udział w tym szczycie, relacjonowałem go na bieżąco, to już było dawno temu, ale pamiętam, że tenże zapis został wywalczony przez Polskę
i Norwegię. Dlaczego? Ponieważ Polska miała na uwadze bezpieczeństwo dostaw surowców spoza Rosji przez Morze Bałtyckie, a więc właśnie gazu przez Baltic Pipe czy przez terminal LNG, ale też ropy nierosyjskiej przez Naftoport, czy też węgla nierosyjskiego, który jest tak ważny. To, jaki jest ważny, widzimy teraz w sezonie grzewczym. Natomiast Norwegia chciała chronić morza arktyczne, obszary na północy, o których my czasami zapominamy, ale tam także toczy się wojna hybrydowa, tam także na wyspach norweskich mogą się kiedyś pojawić rosyjskie zielone ludziki i wtedy Norwegom na tym samym zależało właśnie z tego względu, więc w NATO jest świadomość zagrożenia fizycznego infrastruktury energetycznej. To zagrożenie niestety rośnie po wycieku gazociągu Nord Stream 1 i 2, który mógł być sabotażem rosyjskim, więc musimy chronić za wszelką cenę naszych okien na świat, które dają nam niezależność od Rosji. Dzisiaj w komentarzu redaktor Wojciech Jakubik. Bardzo dziękuję. Dziękuję.